gdyby to drzewo, które potem utworzyło gniatający się w ramiona Jezusa krzyż, mogło wybrać, czy z własnej woli wyrosłoby, wiedząc, że będzie włożone na ramiona swojego Stwórcy? Czy to drzewo wyrosłoby, gdyby wiedziało, że będzie musiało miażdżyć skatowane ciało Boga? Drzewa nie mogą wybierać, ale człowiek może. Drzewo nie może zaprotestować, gdy ktoś je wykorzystuje do rzeczy złej, ale człowiek może zareagować, widząc dziejące się zło. Kilka lat temu młoda gimnazjalistka padła ofiarą kilku zwyrodniaców, którzy ją poniżyli przy całej klasie, imitując zachowania seksualne. Nikt nie zaprotestował, nie stanął w jej obronie. Nie wytrzymała tego, popełniła samobójstwo. Niedawno na przystanku tramwajowym w jednym z miast młody policjant zareagował, gdy dwóch młodocianych wandali dewastowało przystanek. Niestety, liczni świadkowie nie zareagowali, gdy owi wandale nożem zaatakowali interweniującego człowieka. Zginął. Ośrocił żonę i dwójkę małych dzieci. Każdego dnia na ulicach naszych miejscowości przetaczają się grupy agresywnych ludzi, którzy przepinają, piją alkohol, palą papierosy, zaczepiają ludzi. Każdej nocy na ulicach miast grupy młodych, często nieletnich, terroryzują Boga lub ducha innych ludzi przechodzą. Drzewo nie może zaprotestować, gdy człowiek wkłada je na poranione ramiona Boga. Przedmioty nie mogą zaprotestować, gdy ktoś wykorzystuje je do rzeczy złych i niegodziwych. Ty możesz zaprotestować, widząc zło dziejące się wokół ciebie. Ty możesz zwrócić uwagę, zawołać pomoc. Czy robisz to? Czy protestujesz, widząc zło? Jeżeli nie reagujesz, być może sam wkładasz ciężar bólu i cierpienia na ramiona tych, którzy sami protestować nie potrafią.